Na to oko. Więc, ano, ja nie chcę mikrofon. Ja nie chcę mikrofon, mnie się nie słyszy bez mikrofonu. Więc do... Drodzy przyjaciele pieśniarzy, bardzo się cieszę, że jesteśmy po raz kolejny tutaj. Państwo już dobrze wiedzą, że my się tutaj na spotkaniach czeskich spotykamy już, można powiedzieć, przez parę lat. I teraz, ale wymyśleliśmy, że stworzymy, że się inspirujemy współczesnym marketingiem i stworzymy taką silną markę. I ta silna marka nazywa się Czeski Czwartek. No, marketing mówi o tym, że taką podstawową właściwością marki by miało być to, że jest zapamiętywalna. No ja osobiście nigdy nie pamiętam, czy to nasze wydarzenie się nazywa Czeski Czwartek, czy Czeski Czwartek. I właściwie nie wiem, jak to zrobić, żebyśmy po prostu już teraz... Czwartek jest czeski. Tak. A czeski jest polski. Że mamy czeski, a czwartek... I na tym się umówimy, że tak to będziemy robić. I tak już od teraz już zawsze tak będzie, że będziemy mieć czeski czwartek. Czeski czwartek u pieśniarzy jest impreza, którą wymyśleliśmy z Dawidem Deweterem, którego wszyscy dobrze znacie. Jest to muzyk, pieśniarz, dźwiękowiec z Pragi, który tutaj do Wrocławia regularnie przyjeżdża i właśnie on, dzięki niemu tutaj właśnie możemy gościć ciekawych ludzi. Zawsze właściwie na takiej bazie, podstawie niekomercyjnej. Więc dziękujemy bardzo i cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. Dziękujemy Donatowi, że te spotkania mogą się odbywać właśnie tutaj u niego w jego klimatycznym klubie, bo to jest też po prostu dla, może o tym nie wiesz, ale właśnie dla Czechów, którzy tutaj przyjeżdżają, to jest zawsze wielkie przeżycie po prostu, wiesz. Nie tylko ten klimat, te światełka, ale też ta toaleta, o której w Pradze już jest głośno. Ale co jest właściwie najważniejsze i to po prostu, co to najważniejsze, co sobie zostawiłam na koniec, to jest oczywiście, to są nasi goście, nasza grupa. Mamy pierwszy raz na czeskim spotkaniu całą kapelę, można powiedzieć, bo zawsze mieliśmy tylko poszczególnych, pojedynczych pieśniarzy, maksymalnie w grupkach po dwóch. A dzisiaj, jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo sympatycznych mężczyzn, którzy nawet nie zmieścili się wszyscy na scenie. Ich jest dużo, więc ja sobie pozwolę, by tutaj posłużyć się smartfonem i przeczytam wam, kogo tutaj dzisiaj u nas gościmy. Więc na gitarze gra frontman kapeli Michał Bulisz. Nie gra, będzie tylko śpiewać, przepraszam. Jakub Steve Lorenz będzie grał na gitarze i śpiewał. Marcin Kalenda, też gitara. Mirek Sebera, basa i śpiew, czyli gitara basowa. I Jakub Donat na perkusję. Ale wiesz, Donat, Jakub się nazywa Donat na nazwisko. Więc to jest takie... Kapela, która nam teraz zagra, nazywa się Wasabit i stworzyli swoją specyficzną stylistykę, która miesza big beat i poezję i nazwali ją, jak piszą, poet roll, wsłuchamy się tutaj w ich melodię. Dziękujemy bardzo, że przyjechaliście tutaj do nas do Wrocławia. Dobry wieczór.